No widzowie, doczekaliście się. Królik przemówił ludzkim głosem. No więc siema, to ja, Czarluna. I tak brzmię w prawdziwym życiu. O, wiem. Możecie rejtować mój głos od 1 do 10. 1 to jest... Brzmisz jak debil. A 10 to jest... Slay, Czarluna. Wreszcie nie brzmisz jak 40-letni robotyczny chłop. A przy okazji jest ze mną Edzia. Edzia, zrób voice reveal. Ha? Zaszczekaj. Hał, hał, hał. No widzowie, to jest voice reveal Edzi. Siemaneczko widzowie. Możemy grać. No dobra, to lecimy. No patrz, jaki dziadek. O, siema dziadek. No i co, myślisz, że taki dziadek to może być murderem? No, dosyć szybki jest. Nawet nogami nie rusza. A on tak ucieka. Czekaj, ja go od drugiej strony zajdę. Siema dziadek. Ale jakiś sprawny on jest, normalnie on skacze. Siema dziadek, ej patrz. Zdyłam! On działał jak żywa tarcza. Dziadek, nie wierzę w to. Ale dziadek nam po części uratował życie, ale nie wykorzystałyśmy szansy. Zapraszam cię do stołu. Tutaj masz już podane szklaneczkę. Tobie nalałam, ale tobie nie. Ja piję z kokosa, a ty sobie pijesz z zwykłej szklanki. Jak widzę, na jedzenie już cię nie było stać. Nawet dla siebie. Nie to, że nie było mnie stać, tylko po prostu się spóźniłaś. Już jest zjedzone, już po. Spoko, ja mam zawsze, jestem przygotowana na takie okazje. Prezentacja itemów z mojego inwentora. No jeszcze raz. Prezentacja itemów z mojego inwentory. Nie! Ruda morduje teraz. Kulgir mnie zabiła. Kulgir? Ej, no nie, ja nie wiem, czy ona jest taka cool. Po tym, co mi zrobiła, to ja bym nie powiedziała, że jest taka cool. Yes, sir. Widzę twoje uszy, jak one tak skaczą, jak idzie. Ta? No, ale ty mnie nie widzisz. Aha. No. Interesujące. Patrz, a wiesz, co widać? Co to tam wystaje? Jakaś pajęczyna. Ej, ale o co chodzi, bo ja nie rozumiem. To się rusza jeszcze, ale o co chodzi, bo nie rozumiem. Ale w czym problem? Dziadek! Ty się szykujesz! Gdzie ten dziadek? Uciekł mi! No i dziadek ma już trumnę wybraną, czy jeszcze nie? Czyś próbujesz rzucać, a nie mogę, czy nie mogę rzucać? Ej, gdzie on jest? No już dobra. No i jak tam dziadek? Dziadek, chyba ci kule spadły. Ej, dobra, musisz mnie znaleźć. Znajdź mnie, dawaj. Podpowiedź, jestem na górze. Wydaje mi się, że chyba już cię widziałam. Ale nie jestem pewna. Interesujące. Haha! Tu cię mam! Nie! I co teraz? O nie, pani Edzia! To jest twój koniec, rozumiesz? Dogadamy się, pani... Nie! Dogadamy się. Nadszedł twój koniec, Czarluna. Żegnaj. Ej, patrz, co to? Miniver. Hello. A to jest wielkie. Co jest? Ej, nie zauważyłam. Ej, nie zauważyłam go szczerze, za bardzo się zapatrzyłam na tego minibera. Jak on wszystkimi łapkami rusza? Jakiś. A nie, Ruda jest szeryfem. Ruda, ty mnie nie strasz, dobra? Wzięła nas za jednym razem. Misia goni. Dobra, nie, czekaj, ja pójdę od drugiej strony, Ruda ma gana. Nie wierzę, ona nie da rady. Misia gana, dobra, ja liczę na ciebie, mini-miś. Mini-misia, na ciebie liczę, serio. Zabiła chyba misia. Ej, idę sprawdzić. Nie, mini-per dalej żyje. Chcesz zobaczyć, jak skacze na główkę? Tak. O nie! Kark! Chyba sobie coś złamałam. One coconut. Złamałam kręgi szyjne. Patrz, BR zamawia kokonaty. Ej, nie obchodzicie to? Nie obchodzicie to, że złamałam kręgi szyjne? Bardziej cię obchodzą jakieś kokonaty? Wiesz co? Dzięki. To jest koniec. Ale przecież chodzisz. Wraziła się. Widzowie, co teraz? Nie. Nie wierzę w to. Patrz, ona nie ma nogi. Zaraz jej odgryzę drugą, jakby... Jedną nogą cię pokonała. W następnej rundzie nie będzie miała jeszcze drugiej. I actually... Niedługo będę miała kolejną nagrodę. Okej, nie chwal się. Bo ty pewnie nawet tej pierwszej jeszcze nie masz. Nie chwal się, po pierwsze. Po drugie, mnie to nie interesuje. O i właśnie, po trzecie, to wiem, kto jest mordercą. Ale ci nie powiem, bo się chwalisz. Dobra, to ja się sama dowiem. Potrzebuję twojej pomocy. To powodzenia. Dobra. Ej, patrz, nie wierzę. To jest jakieś... Stolec tam był. No bo oni się zabili nawzajem. No tak.
morderca. Co się stanęło? Oj, czekaj, już tam biegnę. On umarł. On tak umarł randomowo. Ale go zabiłam. Ej, dobra, biegnę tam. Ale go zabiłam. Biegnę tam, czekaj. Ale go zabiłam, ale to było kozak. Misia. Chodź tu, Misia. Ale nie rób tego Miśkowi. Ja wiem, gdzie wy jesteście, bo ja was czuję. Mam zwierzęce instynkty. To jest twój koniec, to jest twój koniec. Jakby nie wygrasz ze mną, sorry. Ha? Mówiłam. I tak właśnie, widzowie, uratowałam Minibera. Możecie mi pogratulować, dzięki. Ale se siedzi. Kto? Krab. Patrz, on się pali w ognisku. No i co tam, kochani, wygrałam. Znowu. Państwa, Paweł będzie skakał. O Jezu, widziałam to. Co, widziałaś mój skok? Tak. Tamten też widział. Chłop może w szoku jest. Wyłaś. Kto? Ty. Czemu? Żebyśmy się zmierzyły. Wiesz, że to będzie... Nie będę miała do ciebie litości. Upsis. Dobra, wreszcie nazbierałam wystarczającą ilość piłek. No i co to znaczy? A to znaczy, że odblokowałam clownfish. Od teraz będę cię zabijać clownfishem. To będzie specjalny nóż tylko na ciebie. No i co, pani Edziu? Głupia ruda, ona mnie zabiła. Ja się skanowałam, a ona wykorzystała moją niezdolność do ucieczki w tym momencie. Pani Edziu, skanujemy pani martwe ciało. Okej. Zobaczymy, co wyjdzie. Error. Twoja dusza już opuściła to ciało. Patrz, co temu się stało. On ma cały układ słoneczny na łbie. O! Hello! Dzień dobry. Ja jestem w takiej sprawie. Mam na przykład takie jajko. No i na przykład ja nie wiem, do czego ono służy, ale mam też takie coś. Clownfisha. To jest poważna sprawa, proszę pani. Ja proponuję pani się udać z tym do specjalisty. Ty! I to tak z przyczajki jeszcze. No co? Wszyscy chcą się tradeować. Dajcie mi coś za darmo. Wszystko za darmo najlepiej smakuje. Murder? Co ty tam był koczysz? Murder? Nie rozumiem cię, powtórz. Murder? Są momenty, w których wolę cię nie rozumieć. You better stop! Don't do it! Chilluj. Coś nam zawładnęło. Ja nie chciałam. Nie mogę się powstrzymać. Och, co zabił królika z wściekliźną. Mam teraz ważną funkcję. Funkcję, która cieszy się zaufaniem społecznym, a to oznacza, że nie mogę zawieść cywili i muszę ich chronić, więc idę na misję. Czyli w skrócie jesteś szeryfem? Tak. Muszę zamierzyć teraz osobę, która zachowuje się w sposób nieprawy. Idzie właśnie chyba tutaj Bacon. Proszę pana, takie zachowanie się kara. W więzieniu pan sobie nie posiedzi. Nie posiedzi? No nie posiedzi, no jak ma posiedzieć, jak on już nie żyje. Więc proszę pani, to jest przesłuchanie typu bardzo poważna sprawa. Musi mi pani powiedzieć, czy wie coś pani na temat mordercy, który krąży wokół tego budynku. No ja ogólnie nic o nim nie słyszałam, ale mam kolegę, który też nic nie wie. Nie wiem, czy to jakoś pomogło w sprawie. Nie, nie, to jest koniec. Ja stąd wychodzę z tej gry, to jest koniec.